Cześć, ja nazywam się Agnieszka Kwiatkowska i poprowadzę dla Was dzisiaj rozmowę na żywo z wyjątkowym gościem, który nie boi się wyzwań, podróżnikiem Dawidem Andresem. Cześć. Cześć. Miło Cię widzieć. Zacznijmy może od początku. Jak to się stało, że chłopak z Gorzowa, Z Gorzowa Wielkopolskiego, stał się kierowcą ciężarówki w Stanach Zjednoczonych? No to było tak, że ja zawsze marzyłem o tym, żeby podróżować po świecie i chciałem jak najwięcej zobaczyć, ale nie miałem kasy na to. Więc początkowo zrobiłem tak, jak byłem na studiach, że poszedłem do pracy i pracowałem na statkach pasażerskich i tam przepłynąłem kawał świata, zarabiałem i mogłem zwiedzać. Czyli zacząłem realizować to, o czym marzyłem, a wiesz, no nie miałem pieniędzy na to, więc wiesz, znalazłem pracę i poszedłem do roboty. Później było tak, że uciekłem z tego statku, jak już byłem w Stanach Zjednoczonych. Poszedłem do pracy na budowę, no ale wiesz, no na budowie to ja po prostu się nie wyobrażam, żebym siedział w jednym miejscu. Zrobiłem prawko i poszedłem na ciężarówki. No i wtedy mogłem znowu zwiedzać świat i zarabiać. Czy wobec tego twoja sylwetka to efekt pracy na budowie? Czy chodzisz na siłownię? Bo takie pytania też się pojawiały. Nie, ja też właśnie często dostaję takie pytania, jak to jest, że utrzymuję taką sylwetkę. Pierwsze to jest dieta. Staram się utrzymywać dietę, bo już miałem takie momenty, w tej chwili ważę gdzieś 83 kg, już miałem takie momenty, że ważyłem 104 kg, to jak jeździłem. Nie, mięśnie. Tak, w piwnym. No i co? I w ciężarówce staram się też ćwiczyć. No, miałem kiedyś woziłem całą siłownię, miałem chyba 450 kg ciężarów, miałem ławeczkę, także jak wychodziłem, miałem na przykład przerwę, to ćwiczyłem, ale to było za ciężkie, bo czasem mi to kolidowało z ładunkami, więc teraz mam, nie wiem, jakieś gumki, koła, no cokolwiek mogę robić, to ćwiczę, a jak wracam do domu, no to tak naprawdę to ja siebie katuję, bo jeżdżę po 42 km dziennie rowerem, chodzę na siłownię, spędzam tam od godziny do półtorej i jeszcze pływam. Do Czyli kilometra. Można to połączyć, pracę za kółkiem i trenowanie, tak naprawdę, tak nazwać. Nie, to jest tak, wiesz co, to jest, ja teraz w tej chwili mam więcej czasu, to ja już tak nie pracuję, jak pracowałem kiedyś, wiadomo. Ja na przykład jak wychodziłem z domu, no to wtedy jeszcze byłem świeży i na przykład przez 2-3 tygodnie ćwiczyłem, starałem się robić to, co robiłem wcześniej, czyli jakieś tam ćwiczenia, wiesz, drobne, ale później przychodzi zmęczenie i tak naprawdę się człowiekowi nie chce. To ja to uzupełniam dietą wtedy. Staram się nie jeść jakichś tłustych rzeczy, wiesz, jeść rzeczy kaloryczne, na przykład mało kaloryczne, jak zupka chińska. Chyba niezbyt zdrowe. Nie, z tą zupką to żartuję. Ta zupka to tak mi została jeszcze potem, jak byłem na Amazonce, nam się zepsuła, jak byłem z moim bratem, zepsuł nam się palnik na wszystko i nie mieliśmy innego wyjścia, więc mieliśmy zupki chińskie, które kruszyliśmy albo po prostu jedliśmy taką. O to też chciałam właśnie zapytać, skąd w ogóle pomysł na to, żeby pokonać Amazonkę na rowerze amazońskim? Skąd ten pomysł? No ten pomysł to wiesz, gdzieś tam zawsze to we mnie się działo. Ja bardzo dużo jeździłem po świecie i z moją żoną podróżowałem z plecakiem, no na różne sposoby, pociągami, samochodem i tak dalej. No i zwiedziłem naprawdę kawał świata, ale ja zawsze marzyłem, żeby coś zrobić takiego właśnie jak Amazonka. I kiedyś przeczytałem książkę z nurtem Amazonki Piotra Chmielińskiego. To jest pierwszy Polak, który przepłynął Amazonkę kajakiem. No w 85, w 86 roku i to mnie zainspirowało i tak sobie pomyślałem, Boże, to jest to. I zacząłem sprawdzać, ilu ludzi to zrobiło. Się okazało, że tylko 10 osób, teraz jest 12, bo ja zrobiłem to z moim bratem. I sobie pomyślałem, kurde, dlaczego tylko 12? I właśnie sprawdzałem się, okazało, że albo dużo ludzi zrezygnowało, albo ich zabili, poszczelili, albo ograbili i tak dalej, i tak dalej. Więc sobie pomyślałem, to jest to wyzwanie. Czyli lubisz adrenalinę? Lubię. Bardzo. To wobec tego powiedz mi, czym powinien charakteryzować się podróżnik? Jakie cechy powinien posiadać? Bo są takie cechy, które pomagają jednak w tym podróżowaniu. Jakie cechy? Wiesz co, ja tak naprawdę nie wiem, co powinien mieć podróżnik. Mi się wydaje, otwartość? Że... Nie, wiesz co, po pierwsze, to trzeba czuć, to trzeba mieć w sercu i nie wiem, to tak jak ja na przykład Amazonki. Wydaje mi się, że jak ktoś chce na przykład pobić rekord i zrobić coś takiego ekstremalnego, to nie da rady, bo ja na przykład jak było ciężko, czasem płakałem, to jednak sobie cały czas mówiłem, że ja to muszę zrobić, że ja tak tego pragnę, że nigdy w życiu nie odpuszczę.
A drugie podpowiedziałaś mi, co powiedziałaś? Co otwartość, to było? Takie otwartość do a, ludzi. A otwartość też. Do ludzi, tak, oczywiście. To, wiesz, to jest też ciekawość świata, ciekawość ludzi. A ja na przykład, wiesz, jak jeżdżę gdzieś, to ja uwielbiam spotykać się z różnymi ludźmi, bo wydaje mi się, że to jest właśnie cała ta esencja podróżowania. To, że wiesz, jeździmy w różne miejsca, spotykamy różnych ludzi i rozmawiamy na różne ciekawe tematy. Ja mam jedną tylko zasadę, znaczy jedną zasadę, to są trzy zasady, czyli nigdy nie marudzę, jak mi dają coś do jedzenia, zawsze zjem, cokolwiek to jest, nawet jak będzie niedobre. Nie rozmawiam o religii i nie rozmawiam o polityce. No tak, bo podróżowanie to też smakowanie. Dokładnie. Co wiemy, że już jakby jest gotowy projekt ciężarówką przez Indonezję, który będziecie wy, widzowie, mogli obejrzeć 20 sierpnia już o godzinie 21 w Discovery Channel. Także zachęcam gorąco. I teraz, co tam takiego dobrego zjadłeś w tej Indonezji? Bo to kojarzy się z przyprawami, z taką różnorodnością smaków. Co zjadłem? Wiesz co, no a Indonezja... Coś takiego niezwykłego. No, coś niezwykłego. Nie... Już tyle rzeczy zjadłem w swoim życiu. Już ci się wszystko miesza. Co niezwykłego. Nie wiem, czy mogę powiedzieć. Muszę się zapytać pana producenta Maćka Dębowskiego, czy mogę. Myślę, zjadłem że możesz kobrę. Nam coś zdać. Zjadłem kobrę. Poszedłem, tak, poszedłem do restauracji, gdzie serwują kobrę i tam mają różne rodzaje, znaczy, co tam mają, różne rodzaje, no, jedzenia. No, tam jest na przykład, nie wiem, można zjeść krokodyla, można zjeść jakiegoś... Różne potrawy tak, takie. Tak, węża, którego gdzieś wyciągnęli z dżungli, no i też mają kobry. Tam była ogromna ilość tych wężów. W takiej skrzyni i oni to otworzyli, wyciągnęli tą kobrę i pamiętam, że ją tak prowadzi jak na smyczy i ona syczała. I później ją zrobili i powiem szczerze, że to było bardzo, bardzo dobre. Ja widziałam taki fragment na YouTubie. Byłeś wtedy w Wietnamie, zatrzymałeś się po szczura i chyba go nie zjadłeś ostatecznie. Żałuję tego. Taki pieczony na jakimś, nie wiem, patyku. Wyglądało to dosyć strasznie. No tak, ja myślałem na początku, że to są myszy i tam się zatrzymałem koło... A myszę byś zjadł? Drogi. Nie, no ja bym zjadł, ja ogólnie mam coś takiego, ja jedynie, wiesz czego bym nie zjadł? Chyba pająka, ale tak to bym wszystko zjadł i byłem trochę rozczarowany, bo ja myślałem, że te szczury już są gotowe, że będę mógł zjeść, a oni po prostu je opalali. Aha. I wtedy się zabiera je do domu i w domu sobie przygotowujesz. Tam ogólnie rozumiem. Szczur to jest, wiesz, idziesz na rynek i w klatkach szczury są tak jak, nie wiem, u nas kury. I wybierasz sobie szczura, wiesz, większy, mniejszy, kilogram, dwa. A czym, jaką różnicę widzisz, jeśli chodzi o podróżowanie, drogi między Wietnamem a Indonezją? Takie znaczące, które ci się rzuciły. Wiesz co, to było tak, że jak pojechałem do Wietnamu, to myślałem, że nic gorszego mnie nie spotka, ale teraz to, co zobaczyłem, co przeżyłem w Indonezji, to uważam, że Wietnam ma autostrady i ruch jest tam cudowny. Naprawdę, no i Indonezja to... Tam jest ciasno chyba na drogach. Nie, to jest tak, nie? Że w Wietnamie jest fajne to, że ludzie jeżdżą na skuterach, a teraz no, tak wyobraź sobie, że w Saigonie jest 7 czy tam 8 milionów skuterów, 1,5 miliona samochodów, a teraz to odwróć, zrób 7 czy tam 8 milionów samochodów i tylko 1,5 miliona skuterów i tak jest w Indonezji, czyli tam jest wszystko zakorkowane, tam ja robiłem 50-60 kilometrów 5-6 godzin. Tam się na przykład nie przelicza niczego na litry, tak jak my na przykład, ile pali samochód na stówę, nie? Tam się przelicza, ile pali samochód czy tam ciężarówka na godzinę. A ile mandatów dostałeś podczas swoich podróż? Czy nie masz takich? Nie, zatrzymała mnie oczywiście policja. Za prędkość? Czy do kontroli? Nie, to nie było za prędkość. Okazało się, że nie mogłem jeździć po prawej stronie. Czyli tym to pasem... To chyba też pasem, było w Wietnamie, prawda? W Wietnamie? Nie. W Wietnamie to ja miałem chyba za przejazd na czerwonym świetle. Aha. A za co mnie jeszcze zatrzymali w Wietnamie? A, za to, że wjechałem ciężarówką do miasta, a tam ciężarówki nie mogą wjeżdżać. Także nie, w Indonezji chyba tylko raz mnie zatrzymała policja. Miałem eskortę policji. No i więcej nie będę mówił. Nie, ale możemy zobaczyć zwiastun, który mamy przygotowany dla was. Myślę, że warto teraz go pokazać. Dawid Andrzej.
Express nie zwalnia tempa i rusza ciężarówką przez kolejny kraj. Tym razem Indonezja! Come on! Piękne. Piękne krajobrazy. Wam przypominam, że możecie zadawać pytania. Rozmowa jest na żywo, także wykorzystajcie tą okazję. Co cię urzekło w Indonezji najbardziej? Wszystko. Bo ja patrząc na te widoki, chciałabym się tam znaleźć. Wszystko. Naprawdę wszystko. To jest 17,5 tysiąca wysp. Tak naprawdę nie wiem do końca, ile tam jest. 17 400. No nieważne. Ale co mnie zszokowało, to to, że tam jest ogromna różnorodność. Te kontrasty. Na przykład jechaliśmy Jawą i Jawa jest w większości muzułmańska i tam jest pełno meczetów. Nagle dojeżdżamy, wsiadamy na prom, wjeżdżamy na prom i znajdujemy się na Bali. Bali to już jest całkiem inny kraj. To tam naprawdę z każdej wyspy, bo my jeździliśmy po różnych wyspach i za każdym razem jak zmienialiśmy wyspę, to byli inni ludzie, inne krajobrazy, no coś pięknego. No ja powiem szczerze, że nie myślałem, że tak jest wspaniale w Indonezji. Moja żona jest Filipinką, ja byłem zawsze zauroczony Filipinami i... Czy to dlatego padło na Indonezję? Może też, ale ja zawsze słyszałem bardzo pozytywne wypowiedzi na temat Indonezji. Zresztą ja jestem w Radzie na Kolosach, na festiwalu Kolosy i spotykam właśnie bardzo dużo ludzi, którzy byli w Indonezji i słyszałem bardzo, bardzo pozytywne opinie o ludziach. Także ciągnęło mnie tam, no i miałem teraz okazję, więc pojechałem i powstał program. A ja chciałabym ci przeczytać teraz kilka komentarzy, które pojawiają się, ludzie oceniają twój program. Panie Ale Dawidzie... To dobrze, to tak, dobre takie, nie? Tak, oczywiście. Tam nie było złych komentarzy. Panie Dawidzie, super, gratulacje luzu, uroku, normalności i ciekawych odcinków programu. Fajne. Kolejny. Uwielbiam cię za wszystko, czego mogę doświadczyć podczas podróży z tobą, oglądając twoje programy. Super, można podróżować razem z tobą. Mhm. W końcu, Dawid, jesteś najlepszy, lepszego człowieka nie widziałem. Czekam, o, to jest fajne, czekam na ciężarówkę przez Australię. Chciałbyś? Pierwsze to dzięki za wszystko. A Australia? No pewnie, no Australia to jest moim wielkim marzeniem. Ja myślę, że kiedyś zrobimy ten program. Nie jest łatwo z tego względu, że trzeba załatwiać dużo papierów i tak dalej. Nie wiem, no będę się starał o wizę pracowniczą, czy będę szukał jakiejś firmy, no i mam nadzieję, że będziecie mogli zobaczyć ciężarówką przez Australię. Myślę, że tych pomysłów pewnie w głowie masz bardzo dużo. Tyle, ile państw jest na świecie. A powiedz mi, jak odnalazłeś się z obecności ekipy filmowej przed kamerą? To ci nie przeszkadza? Nie, no wiesz co... Szybko się przyzwyczaiłeś do otaczających cię ludzi? Ja mam wspaniałą ekipę, wiesz, jak masz takiego... Maćka Domagalskiego, on jest operatorem kamery, czy na przykład Grzesia Różyckiego za sobą. Nie, no to jest, nie, tam jest po prostu cudownie. Ja zawsze mówię, że to nie jest praca, to jest, nie wiem, ja po prostu przeżywam przygodę, ja kolejną przygodę przeżywam. Wiesz, my pracujemy, ale później, wiesz, kończymy kręcić, wiesz, mamy wolny czas, cały czas siedzimy razem, nie, i jest naprawdę dobrze. Dzięki, chłopaki, nie? To super, że lubisz swoją pracę, to jest... Mhm. Chyba najlepsze, co może się przytrafić. Właśnie, no, połączenie to, takiej pasji tak, i pracy, nie sądzisz? Tak, robisz to, co lubisz, jeszcze dostajesz za to kasę, nie? Przed tym, zanim weszliśmy na wizję, powiedziałeś, że podejmowałeś się bardzo różnych prac. Jakie były to prace takie, które byśmy się nie spodziewali, że mogłeś to robić, oprócz tej pracy na budowie? A co, wcześniej pracowałem, nie wiem, no ja wiele, byłem pomocnikiem murarza, pracowałem na statkach, byłem tak zwanym snack stewardem, tak naprawdę to nie wiem, kim ja tam byłem, bo jak patrzyłem później na drabinkę, to najniżej był śmieciarz, później był chyba... A coś z kablówką jeszcze miałeś? Tak, robiłem tak. Moja pozycja była trzecia na statku od dołu, ale to była świetna przygoda. Później mój brat pracował w Norwegii i on zakłada telewizję kablową.
A i, no i co, no i kiedyś jemu się dziecko urodziło, mówi, słuchaj stary, chciałbyś skoczyć w moje miejsce, a to fajna robota jest, bo on zakładał to wszystko w hotelach, także jeździłem sobie po całej Skandynawii z jego czyli bossem. Czyli też podróżowałeś, poznałeś Skandynawię. Dokładnie, no. I pokochałem Skandynawię, pokochałem Norwegię. Norwegia jest przepiękna, Lofoten, ludzie, naprawdę pięknie tam jest. To może program w Norwegii? Program w Norwegii, wiesz, wiesz, w mojej głowie to jest tak, że tak blisko ta Norwegia jest, nie lepiej dalej. Wolisz dalej gdzieś. Nie, teraz przejechałem całą Europę, byłem z moją rodziną, przejechaliśmy połowę Europy, bo pojechaliśmy z Polski do Niemiec, później pojechaliśmy do Holandii, no i tak w dół sobie zjechaliśmy aż do samej Portugalii, później drugą stroną wróciliśmy przez Włochy. Nie, no Europa jest piękna, naprawdę piękna, tylko że nie wiem, no ja bym chciał pojechać w takie miejsca, w których jeszcze nie byłem. I wydaje mi się, że jak właśnie jeśli chodzi o program, to ja lubię takie miejsca, które są trudne. Europa mi się wydaje, wiesz, no takim terenem łatwym, dostępnym. Nie? Dostępnym. Mhm. Dokładnie, a tam wiesz, jak jeździsz po takiej Indonezji, to jest taki strach. Te drogi. A jak reaguje twoja żona wobec tego na te wojaże? Wiesz co? Z uśmiechem na twarzy, czy wydzwania i stresuje się. Ale mówisz o programie, czy o moich zwariowanych wyprawach, nie wiem, jak na Amazonkę? Jedno i drugie. Myślę, że w programie jest trochę bezpieczniej jednak. Dokładnie, dokładnie. Dlatego, wiesz co, ja kiedyś bardzo dużo pracowałem. Ja dalej pracuję w swojej firmie, w Aerotrans. I ja kiedyś jak pracowałem, to mnie czasem nie było w domu 300 dni w roku. W tej chwili, dlatego że robimy ten program, no to jestem częściej w domu i myślę, że moja żona się cieszy z tego powodu. Bo już próbowaliśmy na wiele sposobów zatrzymać mnie w domu, ale ciężko. Nie da się. Nie da się. No, ostrzegałeś, że będziesz tutaj chodził i że nie usiedzisz, także no, ale dobrze, że się udało. Ale mi nie pozwoliłaś. Nie pozwoliłam ci wstawać. Ja tutaj sobie szukam już pytań od widzów. Ameryka, Indonezja czy Wietnam? Jaki sezon programu wspominasz najlepiej? Wiesz co, dostaję wiele pytań, dlaczego więcej nie robię Stanów Zjednoczonych i no fajnie, mam teraz okazję właśnie powiedzieć. To też chciałam zapytać. A przeczytałem wcześniej. To jest tak, że Stany Zjednoczone, słuchajcie, no na pewno nigdy nie mów nigdy, nie? Ale Stany Zjednoczone to jest coś takiego, ja tam przejechałem 3 miliony kilometrów. Ja zwiedziłem wszystko w Stanach Zjednoczonych. Jeździłem z całą moją rodziną, z mamą, z tatą, z każdym kilka razy w to same miejsca. Ja Stany Zjednoczone uwielbiam, bo to jest naprawdę wspaniały kraj, ale ja znam te wszystkie miejsca. Ja podziwiłem się z widzami tym, co ja znam. To było, ja byłem na zasadzie przewodnika, a w tej chwili mam szansę, dostałem się tutaj do telewizji i mam szansę jeździć po całym świecie i chcę to jak najbardziej wykorzystać, bo mnie to kręci. I mi się wydaje, że teraz właśnie z widzami, jak coś robię, jak gdzieś jeżdżę, no to przeżywamy to razem, bo tak naprawdę ja tam nigdy nie byłem. Przeżywacie, tym bardziej, że do kolejny komentarz... Mam nadzieję, że przeżywamy to no razem. No tak, pojawia się kolejny komentarz, inspirujesz mnie do podróżowania. Tak? Także inspirujesz. Miłe, ludzi. Bardzo miłe, dzięki. Już tutaj szukam dalej. Czy masz chwilę zwątpienia, kiedy jest ciężko? Bywa ciężko? Bywa ciężko, bywa. W szczególności jak już jesteśmy zmęczeni, bo to cała ekipa, wyobraźcie sobie, kilku facetów, testosteron już się buzuje po tych paru tygodniach. No, czasem się pokłócimy, ale tak naprawdę to jest tak, że... Nie wiem, no Indonezja była bardzo ciężka. Tam mieliśmy naprawdę takie bardzo, bardzo straszne chwile i... Ale chodzi o samą realizację tego programu? Tak, bo w Azji jednak jest takie, myślałem, że znam Azjatów, no bo moja żona jest Azjatką, ale Filipiny, a Indonezja to jest całkowicie inna bajka i no powiem szczerze, że z chłopakami myśleliśmy, że zdradzisz. Nie wyjedziemy. Co takiego się wydarzyło? Nie chcę o tym mówić, ale... A jeśli nie o Indonezji, to może jakieś inne takie trudności, z którymi się spotkaliście, jakieś może niebezpieczne w sumie, że gdzieś tam ta ekipa też zadrżała. Wiesz co, bardzo jest ciężko robić coś w kraju, którego się nie zna. Tak na przykład nie znamy mentalności. Wiesz, wjechaliśmy kiedyś do jednej firmy, to był chyba piątek, tak, piątek. I oni mają w piątek od 12 chyba do 2 chodzą do meczetów i się modlą. I ja nie wiedziałem, że
że tam nie wolno wjeżdżać, nie wolno im w ogóle przeszkadzać. I ja wjechałem właśnie w takie miejsce i do firmy. Oni byli w szoku, nie wiedzieli, co zrobić, no bo widzą na białego człowieka, tam mówią bule. I widzą, że bule jeździ ciężarówką. No wiesz, no chyba byłem pierwszym gościem, który jeździł ciężarówką po Indonezji, więc mnie tam do tej firmy wpuścili. Przyszedł jakiś szef, wie, zaczęli krzyczeć. Ja myślałem, że oni mnie tam zlinczują. Ja naprawdę bardzo się tam przestraszyłem, nie? To było jest takie straszne. Dlatego mówię, wiesz, jak my coś robimy, to my ciągle się uczymy czegoś. Mhm. No i to tak jest właśnie. Poznajecie kulturę też, tak? Jakby od podszewki w praktyce. No, taką i wiesz. Się okazuje, że ci ludzie no, są troszkę inne mają przyzwyczajenia niż my. Inne, ale ja bym nie chciał tak, wiesz, mówić, wiesz, przedstawiać Indonezyjczyków w złym świetle, bo... Nie, są, w ogóle są, nie mam tego na myśli. To są wspaniali ludzie, to są naprawdę, tylko ja po prostu, wiesz, nie znając ich mentalności, wiesz, wchodziłem im do domu z butami i wiesz, i oni się wściekali. No ale wiesz, no to było doświadczenie, już później tak nie robiliśmy. A która kultura jest bardziej otwarta? Te osoby mieszkające w Wietnamie czy Indonezja? Jaj. Trudne pytanie. Nie, wiesz co, nie, Wietnam jest taki bardziej sztywny. Tak? Wydaje mi się, że Wietnam jest sztywny. Tak, Indonezyjczycy chyba są bardziej wyluzowani. Mhm. Kolejne pytanie. Rosja, daleko czy blisko? Rozpatrujesz taki kierunek podróży? Z widzowie cię będą wysyłać w różne miejsca. Tak, wysyłają mnie. Słuchajcie, no... Rosja to jest moje wielkie marzenie. To jest temat, który mnie bardzo interesuje. Gułagi i tak dalej. Ja zawsze o tym marzyłem, żeby pojechać do Rosji. Ja marzyłem o tym, żeby pojechać rowerem przez Rosję. Mam nadzieję, że kiedyś się uda to zrealizować i myślę, że to będzie naprawdę, coś fajnego. Z bratem? Wiesz co... Bo chciałam o to zapytać. Może bratem... jakiś program z bratem? Czy z moim bratem chciałbym zrobić program? No. Ciężkie pytanie. Czy on by chciał? No właśnie, nie wiadomo, czy mój brat by chciał. Nie, początkowo była taka... myśleliśmy o tym, żeby coś razem zrobić, ale jeśli się pytasz o podróż, bo ja na przykład jak myślę o jakiejś podróży, gdzieś pojechać samotnie, ale nie chciałbym tego robić przed kamerami, po prostu chciałbym to zrobić sam dla siebie, to chciałbym pojechać i zrobić to samotnie, bo chciałbym siebie sprawdzić. Bo wiesz, jak są dwie osoby, to jest co innego, zawsze masz wsparcie, nie? Jak będę sam, wiesz, tak 6 miesięcy. To by było wyzwanie. No. O czym marzysz? Jakie kierunki ciebie teraz najbardziej interesują? Zimno, góry. I przejazd przez całą Polskę rowerem. Nie. O! Nie, żartuję. W tym wyzwaniu to nawet ja mogłabym wziąć udział. Mogłabym ci towarzyszyć. Nie. A może byśmy przebiegli na przykład? No tak. A biegasz? Biegam. Tak? Nie, wiesz co, ja powiem to szczerze, że... Próbowałem biegać, ale jakoś podziwiam tych ludzi, co robią maratony. Ja uwielbiam jeździć rowerem. Ja mogę rowerem jechać i jechać. Kolejne pytanie od widza. Czy założysz kanał na YouTubie? Pojawiło się już to pytanie kilka razy. Tak, wiem, dużo ludzi mnie namawia. Nie wiem, ja jakoś YouTuba nie śledzę. Wiem, że są kawałki tego programu na YouTubie. Nie oglądam tego i... Aha, miałem kiedyś propozycję, tak jak już wcześniej powiedziałem, nigdy nie mów nigdy, ale na dzień dzisiejszy nie, absolutnie nie. 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 Szkoda, ale jesteś u nas. A jakie było najpiękniejsze miejsce, które odwiedziłeś? Najpiękniejsze miejsce to jest Gorzów Wielkopolski. Czym urzeka Gorzów Wielkopolski? Wiesz, a nie, ale powiem szczerze, że to jest takie miejsce sentymentalne. Gdziekolwiek nie jeżdżę i jestem na świecie, to zawsze jak przyjeżdżam do mojego miasta, czy przyjeżdżam do Polski, ogólnie Polska cała, nie? To nie wiem, to mam banana na twarzy, zawsze jestem szczęśliwy. Chociaż wiesz, no są piękne miejsca. Ciężko mi jest powiedzieć o jakichś miejscach, wiesz, na świecie takim konkretnym. Ja mogę powiedzieć o takim momencie, który mnie spotkał w życiu. To było jak byliśmy z bratem na Amazonce. Amazonka jest piękna, to była najpiękniejsza przygoda, jaką ale niebezpieczna. Niebezpieczna, bardzo niebezpieczna. I pamiętam, płynęliśmy już 20 dni. Mój brat to był taki... Znaczy jest taki, że on potrafi coś schować i trzyma to i tak, wiesz, po 2 tygodniach wyciągnie. I pamiętam, jak siedzieliśmy, było takie, już było, robiło się ciemno i były takie schody na Amazonce, bo Amazonka czasem potrafi się podnieść o 2 metry i ona strasznie ścina brzegi. Było takie schody zrobione i pamiętam, że zobaczyliśmy takie miejsce, mój brachon machnął maczetą i trafił w rój pszczół, one na nas poleciały, ale mieliśmy rajd, wyprzykaliśmy się cali. Ja pamiętam, że skóra aż mi tak falowała, nie? To strasznie paliło i siedzieliśmy sobie właśnie na jednym ze schodków,
namiot już rozbity, tak pięknie łysy świecił, było widać tą całą moją kochaną Amazonkę. 20 dni na rzece, wyobraź sobie. I mój brachol mówi, napiłbyś się rumu? Bezalkoholowego, jeśli taki jest, nie? I ja mówię, stary, no jasne, żeby się napił. A on mówi, no to napijemy się. I wyciągnął rum. I to było najlepiej piękne. Smakował pewnie. Tak, wtedy. To było piękne. I tak sobie siedzieliśmy, nic nie mówiliśmy, bo jak człowiek już tak ze sobą długo przebywa w podróży, to praktycznie ze sobą nie rozmawia. Kłóciliście się? Wiesz co, dwa razy. Dwa razy się pokłóciliśmy, a tak, ale to było tak, że pokłóciliśmy się i dopiero po miesiącu się do siebie odzywaliśmy. Nie, żartuję, wiesz, to było dosłownie parę godzin i zapominaliśmy o problemie. A najpiękniejszy krajobraz w Indonezji? O, tych krajobrazów to, wiesz co, to też zależy. Może komuś gdzie coś byłem. Polecisz, może ktoś teraz czeka na jakąś poradę i ruszy na wakacje, jeszcze trochę czasu jest. Dobra, to mogę powiedzieć tak, ja na przykład staram się trzymać z dala od takich miejsc, które są komercyjne, ale wiadomo, że tak jak kręcimy program, no to fajnie jest pokazać, bo nie każdy jest taki, jak ktoś by chciał zobaczyć jakieś komercyjne miejsce. No i pojechaliśmy na Bali i ja zawsze myślałem, że Bali to jest, wiesz, dyskoteki i tak dalej, wiesz, plaże, pełno ludzi, no jest tak, nie, ale na Bali naprawdę można znaleźć piękne miejsca. Nie wiem, no co jeszcze? Jawa. Bali to częsty kierunek chyba taki, częsty, jeżeli chodzi o wypoczynek. Tak. Ale na przykład Sumatra. Sumatra jest dzika, tam nie jeżdżą turyści. Sumatra jest też przepiękna i wiesz, jak my jeździliśmy, to ja pamiętam, że jak jechałem właśnie z Maćkiem Domagalskim, to żeśmy jechali tą ciężarówką i co chwilę się zatrzymywaliśmy. To dosłownie nie mogliśmy przejechać nawet kilometra, bo to tak co kilometr, nie wiem, co 500 metrów widzieliśmy coś pięknego. Dawaj, dawaj, stajemy tu, dawaj, to zrobimy. Nie, no to było coś pięknego. Wspomniałeś o tym swoim nowym projekcie związanym ze Stanami, z wyjazdem. Tak naprawdę to już lada chwila. Coś możesz zdradzić o tym nowym projekcie, czy... A jest jakiś? A nie? Nie, no ja wracam do Stanów Zjednoczonych i idę do swojej firmy pracować. Nic nie ma? Nie. Nie, a jest coś? Halo, Przemek, no dobrze, coś jest? To pomidor. Dobrze, nie było wobec tego pytania. Nie, no idę... Chcesz coś ukryć? Tak, nie, na koniec miesiąca wracam do Stanów Zjednoczonych i idę do pracy. Jadę do Chicago i wsiadam do swojej ciężarówki. Okay. I jedziemy. I łączysz pracę. Pracę z czym? Z kamerą? Okej, okay, no dobra, lecę dalej. Szukam jeszcze tutaj kolejnych pytań. Pojawiło się kilka pytań właśnie, co trenujesz i jakim cudem jeździsz tirem, a jesteś napakowany jak kulturysta. Nie, no nie. Zawodowy po cyklu. Nie mówcie, że jestem napakowany jak kulturysta, nie. A widzisz, no, tak cię odbierają. Staram się utrzymywać swoją sylwetkę, ale no to tak jak już mówiłem wcześniej, no jeśli, ja na przykład robię tak, że jeżdżę miesiąc, dwa, przyjeżdżam do domu, jestem miesiąc w domu, to jak ja jestem miesiąc w domu, to nie ma dnia tak, żebym odpuścił, na przykład nie jeździł rowerem, nie wiem, jałem ryby na przykład, cały czas jem ryby. Nie to zdrowo. Nie jem słodyczy, nie piję alkoholu. O. Oprócz rumu. Ale to na Amazonce. No i co? No, rower, basen, siłownia. Takie proste to jest. 4 godziny dziennie. 4 godziny dziennie treningu? Tak. To triatlon. Musisz wystartować w triatlonie. Ale wiesz co, ja jeżdżę rowerem, mam fajny rower, robię po 42 kilosy, ale moja wydolność nie jest taka dobra, bo ostatnio jechałem i jechała taka parka. No tak mieli, wiesz, z 65 lat, no tak poszli do przodu, ja sobie myślę, człowieku, nie, no musisz ich dojść, pedałuję, oni tak z kilometr przede mną, mówię, dobra, jedź spokojnie. Myślę, że to mogłoby się udać. Przeczytam ci teraz komentarz bardzo miły. Uwielbiam oglądać te wszystkie podróże i ta radość i zachwyt. Ty nawet tak o tym opowiadasz, to ci uśmiech nie schodzi z twarzy. No tak, no. Masz taki... No ja ogólnie, wiesz, czasami się zastanawiam nad tym, dlaczego ja się cały czas śmieję. Ja myślę, że niektórzy myślą, że jestem nienormalny, bo jestem ciągle uśmiechnięty. Ale nie, no wiadomo. W Polsce to nienormalne, kiedyś jestem uśmiechnięty. Nie, no to co pokazywałem na przykład w Stanach Zjednoczonych, to pokazywałem miejsca,
które mi się już wcześniej spodobały i nie wiem, moim zdaniem są piękne i wiesz, no to jest zawsze fajne, jak dojeżdżasz do jakiegoś miejsca, które lubisz. Lubisz wracać gdzieś na wakacje, wiesz, do swojego ulubionego miejsca. No, no to jest tak, wiesz, jedziesz, no tak samo jak powiedziałem. Jak do rodziców. Do rodziców, tak? Tak. No, jak przyjeżdżam do Polski do rodziców, to też jestem zawsze uśmiechnięty. A często bywasz w Polsce? No wiesz co, rzadko. Te nie, teraz dlatego, że wiesz, no pracuję tutaj, nie, to przyjeżdżam bardzo często. Zdarza mi się czasem raz na dwa lata, nie? No, nie, nie, tak? Raz na dwa miesiące. No, uwierzyłabym, czemu nie? Ale nie, wiesz co, jesteś zapracowanym człowiekiem. Pierwszy raz przyjechałem chyba po 8 latach. Wczoraj jak byłem w Stanach Zjednoczonych, bo już jestem 20 lat, także za pierwszy razem przyjechałem 20 lat. Po 8 latach przyjechałem pierwszy raz do Polski i byłem zachwycony. Byłem zachwycony tym krajem, bo zostawiłem ten kraj jeszcze, wiesz, z dziurawymi drogami i tak dalej, wiesz. To mieliśmy kilka sklepów, które wyglądały fajnie, a jak przyjechałem po 8 latach, to naprawdę sobie pomyślałem, kurde, ale ta Polska fajna. I dalej jest fajna, nie? Dobra, ja... Jest fajna, czy nie? Bardzo fajna. No. Bardzo fajna. Ja uwielbiam Polskę. Dostałam przed chwilą informację, że możesz troszkę zdradzić jednak o tym projekcie swoim nowym. Chociaż troszeczkę. Kto to powiedział? Przemek Kwiatkowski? Mój szef? Kwiatkowska jestem ja, więc możemy spokojnie... Przemek Kwiatkowski jest moim szefem. Przemek, dobra, jak mogę, to powiem. Tak, tak. Troszeczkę. Troszeczkę, no to za parę tygodni zaczynamy już nowy projekt i kochani, to będą Stany. Czyli twoje ulubione miejsce na ziemi? Nie, ja lubię cały świat, naprawdę lubię cały świat, a to jest miejsce, które... Wiesz co, czasem ludzie się mnie pytają, czy chciałbym wrócić do Polski, dlaczego nie mieszkam w Polsce, a nie wiem, wiesz co, może kiedyś wrócę do Polski, ale ja naprawdę w Stanach się bardzo fajnie czuję. Lubię Stany. Byłeś kiedyś w Stanach? Nie. Nie? Chciałabym. Chciałabyś? Za co lubię Stany? Za tą różnorodność, za to, że ludzie są fajni, wyluzowani. Za to faktycznie oni mają takie pozytywne podejście do życia? Że znaczy, wszystko jest okej. Okay. Nie, no nie jest tak wiadomo, że wiesz, no to nie wiem, to zawsze pamiętam, jak gdzieś przychodziłem do kogoś do domu i kładłem nogi na stół. Kurde, ty jak Amerykanin, Boże, zrób tak u kogoś w domu w Ameryce i połóż nogi na stół. Coś mi tutaj się pojawia nowego. Co jest? Nie wiem, czy odpowiesz na to pytanie. Pokaż. W jakim wieku straciłeś włosy? Słuchajcie. One są. Nie, no cię. Chyba na dole, nie? Nie o tą część mi chodziło. W jakim wieku straciłem włosy? No, miałem już za kola, jak miałem chyba 24 albo 25 lat, ale już się wcześniej goliłem na łyso, także mi to pasuje. A to nawet chyba o tym z kimś tutaj przed chwilą rozmawiałem. Tak, rozmawialiśmy tak, o tym, że nie prawda. Chciałbym mieć włosów. Tak, tu jest właśnie od kiedy jesteś łysy. Więc nie jesteś łysy, tak. Mówiłeś, że tam gdybyś zapuszczał, to te włosy są. Ja ale nie, no wiesz, jakie to są, wiesz, tu wysepka, rzadziutkie. Nie no, nawet nie. Ale tak się dobrze czujesz. Tak się dobrze czujesz. Ja myślę, tak że to też jest bardzo dobra fryzura na podróże. Tak myślisz? Nie trzeba jej jakoś tam specjalnie pielęgnować. Mhm. Wiesz co, no, szybko głowa wyschnie. Jak byłem na Amazonce. Nie trzeba nosić czapka na basenie. No. Same plusy. Same plusy, no. Zaoszczędziłem na szamponie, teraz mam brodę, to wiesz. Szukam dalej pytań. Czy jesteś lepszym kierowcą po Wietnamie czy Indonezji? Nie, ja jestem lipnym kierowcą. Słuchajcie, ja miałem... Jak to? Nie, naprawdę, ja nie jestem jakimś rewelacyjnym kierowcą, a jestem przeciętnym kierowcą. Ale myślę, że no tak, po Wietnamie na pewno nabrałem dużego doświadczenia i było mi łatwiej jeździć po Indonezji, ale w Indonezji w końcu jeździłem prawdziwą azjatycką ciężarówką. No tam było trudniej, naprawdę trudniej, bo w tej ciężarówce nie miałem ani klimatu. Co to znaczy azjatycka ciężarówka? No, bo na przykład w Wietnamie, pojechałem do Wietnamu, to troszeczkę byłem rozczarowany, bo dostałem amerykańską ciężarówkę taką... Full wypas. Tak, full wypas, taką samą, jaką jeżdżę w Stanach Zjednoczonych. A w końcu pojechałem do Indonezji, no i tam dostałem to, czego chciałem. Czyli? Ciężarówka. Bez klimatyzacji. Bez wyposażenia. Takie małe łóżko z tyłu.
270 koni mechanicznych. Czasem miałem ładunki, które ważyły po 70 ton. Znaczy cały zestaw ważył 60, chyba 9 ton miałem raz. Że no nie było łatwo. Ale nie będę płakał. Nie możesz. A jak się mają do tego nasze polskie drogi? Jest trochę lepiej? Kurde, nasze polskie drogi to jest trochę bajka. No. Podróżujesz po Polsce. No nie, no polskie drogi to jest, wiesz, no to jest coś wspaniałego. Nie? To tak jak ja jeżdżę, wiesz, po świecie. Zobaczycie Indonezję, no to... Nie wiem, no... Czyli nie mamy na co narzekać. A nie, no to wiesz, my troszkę mamy... Troszkę możemy. My mamy taką mentalność, ale wiesz, że Amerykanie też narzekają i to bardziej niż my? Ale nie na drogi. Kurde, uwierz mi, że są niektóre miejsca, gdzie te drogi są bardzo, bardzo fatalne. No. Czyli dobrze się jeździ po Polsce. Bardzo dobrze. No dobra. Patrzymy jeszcze, co tutaj się... O groźnych sytuacjach, ale to już wspominałeś. Groźne sytuacje? Wiesz, nie wiem, o czym mówimy. No tak jak byłem na przykład na Amazonce, no to wiesz, to miałem spotkania z piratami. Wiesz, przechodziłem przez rejony, to jest tak zwana czerwona strefa. To brzmi tak abstrakcyjnie, piraci. No ale są. Z bajki. Są, no, są piraci i to mieliśmy 3 razy spotkanie. Jedno spotkanie było naprawdę, wiesz, podpłynęła łódka. A na Amazonce już o nas słyszeli. Więc dużo ludzi podpływało, żeby sobie zrobić foty. To jest zabawne, wioska taka prymitywna, wiesz, że oni mają telefony, mają smartfony, nie? Chociaż nie mają sygnału. I wiesz, ludzie do nas podpływali i robili zdjęcia. I pamiętam, to było w Brazylii. To jest taki odcinek od Coari do Manaus. To jest około 1000 kilometrów. Ja wiedziałem, że tam są piraci. Ja jeszcze nie słyszałem o nikim, kto tamtędy przepłynął i nie spotkał piratów. To tak jak pojechać do Paryża, nie zobaczyć wieży Eiffla. Więc byłem na to przygotowany i zobaczyliśmy taką piękną łódkę. Płynęła bardzo szybko i tylko 2 ludzi widzieliśmy. I mój brachol mówi, patrz, znowu ciekawscy. I nagle, wiesz, podniosło się, wiesz, 3 gości, 5 gości z giwerami zaczęło do nas mierzyć. I ja wiedziałem, że tam... Co mają, w takich sytuacjach się co robi? Co w takich, właśnie widzisz, to w takich sytuacjach jest tak, że mój brachol jest, wiesz, że jest wesołym facetem, a wydaje mi się, że ja też jestem i ja zacząłem ich zagadywać, wiesz. Pierwsze to ja chciałem zobaczyć, jacy to są piraci, bo tam mają 2 rodzaje piratów, czyli tacy, co od razu strzelają i zabijają i kradną, zabierają cokolwiek masz. I tacy, którzy szukają narkotyków. Na szczęście trafiliśmy na tych lepszych, którzy szukali narkotyków i podpłynęli do nas i normalnie serce mi stanęło, wiesz, musieliśmy stać, bo mieliśmy takie podesty na tych rowerach, się bujałem. Taki, pamiętam, młody chłopak do mnie mierzył taką giwerą, że mi się wydawało, że taką giwerę to dawno, dawno temu używali na polowania na słonia. No i bałem się, że się wywrócę i on do mnie szczeli. No i jeden z nich, właśnie ich szef, zapytał się, czy mamy narkotyki, ja od razu No i wiesz, zacząłem gadać, wiesz, uśmiechać się i mówić, że jesteśmy z Polski, że my bardzo lubimy Brazylijczyków i tak dalej, i tak dalej. A oni wiedzieli, gdzie jest Polska? Nie wiem, no, wiesz, no, bo ja ty, dużo mówić. I nagle widzę, że się atmosfera zmienia, jeden z nich skoczył do wody i szukał pod pozami, czy nie mamy, wiesz, ukrytych narkotyków. No i ja w końcu, żeby, wiesz, zmienić to ciśnienie całe, to się zapytałem ich, czy nie mają piwa, bo jestem tak zestresowany, a oni mówią nie i zaczęli się śmiać i ja na końcu mówię, a może macie jakieś narkotyki, nie? Oni parsnęli śmiechem i mówią, chłopaki, miłej podróży i heja i popłynęli dalej, nie? Czyli uśmiechem jednak można dokładnie, dużo zdziałać. Dokładnie. Ja chciałam zapytać o ten rower, bo dla mnie to też jakby tak trochę abstrakcyjnie brzmi, rowerem po Amazonce. Wiem, ja zawsze z bratem mówię, że my przepodobowaliśmy Amazonkę. No. Bo my mieliśmy takie rowery, które mogliśmy używać na lądzie i mogliśmy używać na wodzie. Ja skonstruowałem taki, znaczy ja zrobiłem projekt, a to zrobił mój kolega, a ja tylko jemu powiedziałem, co chciałbym mieć. I mieliśmy, to był taki rower, który na przykład jak była droga, to po prostu ściągaliśmy z ramy, spuszczaliśmy powietrze z pontonów, to wszystko byliśmy w stanie schować na rower, założyć koła, jechaliśmy po drodze. Droga się kończyła, pompowaliśmy pontony, rozkładaliśmy ramę, zakładaliśmy na nią rower i pedałowaliśmy. Mieliśmy problem z napędem, ale mój kolega Piotrek Przybylski, on wpadł na fajny pomysł i jak jest szlifierka kątowa. Wiesz, to jest szlifierka kątowa. Takie, wiesz, do cięcia metalu. Tak, no, to on po prostu obciął silnik, na końcu założył gwint, śrubę na to i później założył zębatkę, tam się jeszcze tarczę zakłada i przyczepił to wszystko. No i tak sobie pedałowaliśmy po Amazonce. Czyli siła napędowa była. Tak. Siła w nogach. Pytanie od naszych widzów. Prawo jazdy... Dobra.
przekonstruuję je trochę. Mhm. Gdzie robiłeś prawo jazdy? W Polsce czy w Stanach? Na osobówki czy na ciężarówki? Na ciężarówki na pewno. Nie wiem. Tak, nie wiem, no, w Stanach Zjednoczonych robiłem. Tak, zrobiłem w Stanach Zjednoczonych. Mhm, dobra, jedziemy dalej. Jakim samochodem jeździsz, jak wysiadasz z tira? Nie mam samochodu. Mam pełno rowerów. To o tym miałam właśnie zapytać, że pewnie jeździsz rowerem. Nie mam. Kiedyś jak przyjechałem do Stanów Zjednoczonych, kupiłem sobie samochód taki strasznie poobijany. Wtedy poznałem moją żonę i zawsze jak mnie odprowadzała, to tak parkowałem ten samochód, żeby nie było widać tej strony, która jest obita. Myślałam, że w ogóle udawałeś, że go nie ma. Nie. Miałem i ten samochód miałem chyba przez rok czasu, a tak... Tak, to nie ma samochodu. No, proszę. Kolejny komentarz. Powinieneś pracować w radio. Masz świetną dykcję. O kurde. Dzięki. Rozważysz? Nie. Kolejna opcja pracy. Nie, ja się nie nadaję. Wiesz co, ja też nie lubię wywiadów na żywo, nie? Nie wiem, dziwię jak się, to? Że... A jak się dzisiaj czujesz? No właśnie, nie, czuję się fajnie, no bo fajnie to prowadzisz, także wiesz. O, no, super, dzięki. Super. No, ale muszę cię zmartwić. Bo kończymy. No dobra. Dziękujemy wam za obecność, za pytania. Pamiętajcie, że już niebawem, bo 20 sierpnia pojawi się nowy program Ciężarówką przez Indonezję. Także oglądajcie od 20 sierpnia w Discovery Channel. Zapraszamy serdecznie, a ja tobie bardzo dziękuję za obecność. Bardzo dziękuję i wam też dziękuję i oczywiście zapraszam was. Będzie fajnie. Czeka nas kolejna piękna przygoda! Ależ widoki, tarasy ryżowe! Jestem w Bali! Podoba mi się. Takie fajne maleństwo. To jak osobówka jest. Ahoj! Lubię to! Zobaczcie na tego konia. Jakie to są malutkie koniki. Klimat tutaj jest po prostu perfekcyjny.